No chodź, tchórzu. Mamy dziś 10:30 w poniedziałek, 1 lipca. I ja pomyślałam, z racji tego, że poniedziałki mam wolny i nie jadę do stajni, że sobie zrobimy vlog z pisania, bo nie pisałam znów chyba z tydzień. Trochę mniej chyba, ale jakoś tak, nie no, będzie tydzień. Więc chcę wrócić do rytmu. Mam sporo do nadrobienia. Bardzo sporo. W sobotę jeszcze było tak, że jak tylko się obudziłam, wymyśliłam scenę do książki, która daje taki vibe, że aż po prostu no, musiałam ją mentalnie zapisać i aż nie mogłam w ogóle sobie znaleźć miejsca, jak ją wymyśliłam. Więc bardzo chciałabym ją napisać, ale żeby móc ją napisać, najpierw muszę wypełnić szczelinę, które sobie sama zrobiłam. Sama sobie strzeliłam w kolano. Nie lubię tak robić. Ale pisałam. Jedną scenę, dobra, napiszesz później. Po czym pisałam dalej i znów mam scenę, którą, a dobra, napiszesz później. Nienawidzę tak robić. Nienawidzę. A mimo wszystko tak zrobiłam. Więc jestem na siebie strasznie zła. Napiszę tej sceny, którą chcę napisać. Tak bardzo. Dopóki nie wypełnię tych luk, które sobie sama zrobiłam. Muszę je sobie też rozpisać. W ogóle muszę jeszcze sobie raz rozpisać całą konstrukcję tej części, tego tomu. Bo co chwilę moje myśli i plany idą w totalnie różnych kierunkach. I mnie to strasznie stresuje. Więc bardzo bym chciała mieć takie plan, który jest nie do ruszenia. No, jakby zakładam, że jest szansa, że coś tam się zmieni jeszcze w ten, ale na ten moment wiem na pewno, że połowa książki jest do zmiany. Znaczy połowa książki, połowa tomu. Napisane 84 strony, czy to jest A4? Tak, 84 strony A4, to jest prawie 50 tysięcy słów. 49 244. Nie wiem, ile dziś mi się uda napisać, ale bardzo bym chciała takich minimum 2000. To jest minimum. Minimum. Na pewno. O, możemy sprawdzić w ogóle na ten challenge rekord w słowach. I chcemy dziś pobić ten rekord. Uwaga. 1995. No to w ogóle spoko. Który jest dzisiaj? Uff, o Boże. To nie pisałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć, dziesięć dni. Nie ma szans, nie napiszę jeszcze 51 436 słów w 21 dni. Nie ma takiego. Najważniejsze jest, że piszę. Że przybywa. Idę planować. Przynajmniej muszę zaplanować dwie sceny i tą trzecią, którą już mam rozpisaną. Dużo nas czeka pisania. W całym tym planie, ale jeszcze nie jest ulokowana. No tylko dlatego, że nie mogę znaleźć dla niej scenarii. Już bym tak strasznie chciała napisać. Ale nie mam... Wiem, że w końcu to przyjdzie, bo to zawsze przychodzi, zawsze się wyjaśnia, zawsze pojawia się pomysł w najmniej oczekiwanym momencie i po prostu... Ja wiem, że muszę temu po prostu zaufać, ale to jest ciężkie. Ale ta scena siedzi we mnie już chyba z drugi miesiąc. Nawet teraz patrzę na nią, co ja bym chciała w niej usunąć. No ale... Wiem, że ja za bardzo docisnę.
siebie za bardzo cisnę, bo wiem, że też wiele razy tak było, że w momencie, kiedy pisałam coś, nie wiem, chociażby to teraz, to co ja rozrysowałam, to jest 5,5 sceny. Oczywiście, która się jakby przeplata jedna w drugą, ale no... I wiem, że jak to napiszę, to otworzy mi się kolejne 10 furtek, żeby dalej coś pisać. A ja już bym chciała wiedzieć wszystko. I to mnie frustruje. No nic, dobra, piszemy to. I zobaczymy, co będzie dalej. Mogę dzisiaj wyrwać kartkę z mojego Hogwartu, z kalendarza. No ale uwaga. Harego. Jeszcze jedną mogę wyrwać. Boże święty, dwa tygodnie nie wyrywałam. O, a tu mamy sowę. Nie, czekaj, coś schrzaniłam. A nie, dobra. No i tu zaczynają w niedzieli. Hogwart. O, świeci się. Update po nawet nie wiem ilu. 13:30. Ja napisałam jakieś 600 słów. I idę teraz od komputera, od biurka, boże, od biurka idziemy się przenieść na kanapę, bo muszę się coś zmienić. Update'ik. Minęła. 40 minut minęło. Napisałam 570 słów. 577. Więc idziemy zanotować i sprawdzimy, ile mamy już. 1128. Generalnie jest spoko. Dobrze mi się pisze, ale no nie mogę przestać myśleć o tej scenie, którą wymyśliłam w sobotę. Jakby wiem, że w sumie mogłabym ją teraz napisać i w sumie nic by się nie stało, tak? Ale znając siebie, wiem, że jakbym napisała tą scenę, którą bardzo chcę napisać, to już bym nie wróciła do tej, co piszę teraz. I to nadal byłaby kurwa jakaś szczelina i nadal to by było, nie byłoby ciągłości. Jeszcze nawet mam scenę, właśnie sobie dotarło do mnie, że mam jeszcze scenę sprzed miesiąca, której też nie uzupełniłam. No nie jest aż tak strasznie ważna, ale mimo wszystko jest dziura, a ja nie lubię strasznie, jak są takie dziury. Ale na pewno dziś tą scenę napiszę, bo ona mi, no, nie wyjdzie mi z głowy, nie daruję sobie tego. Ej! Chcesz drapki, czy nie? Od razu musisz gryźć. Jak ja cię tutaj drapię, a ty mi gryzie.
dobry biedek. Dobry biedek. Piszemy tą scenę, bo nie wytrzymam. O, matko. Mam nadzieję, że wy też będziecie tak tą scenę przeżywać jak i ja. O Boże, jest jak ja ich uwielbiam. To jest ta scena, co nie wiem, czy oglądacie, jak na rolkach czasami wychodzi taka te sceny z dram koreańskich czy coś, jak jest ja i duch w moim pokoju zaczynają się klepać. O Boże! Nie fair! Dobra, napisałam. Scena ma... Równo 900 słów. Równo. Mamy 2028. Czy to na tyle? Na dziś? Nie wiem. Jest 18, więc jeszcze nie jest tak źle. Idę się odmurzyć. Nie wiem jeszcze jak. Może czytaniem. Potem wrócę, przeczytam to jeszcze 14 razy. Kocham to. Kocham. A potem wrócimy do tego, co miałam faktycznie pisać. Taki jest plan. Dopisałam to, co chciałam. Można podsumować. 2446 na dziś.
niecałe 25%. 1/4. Niesamowite. Zostało. Śmieszne. No, także ja idę z psem na spacer i się żegnam na dzisiejszym vlogu. Także dzięki, że oglądaliście i prawdopodobnie następny vlog będzie z zawodów albo z pisania. Albo nie wiem. Albo stary. No, także do następnego.